Witaj, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw suba oraz zaznacz dzwonek. Zajdź do opisu i wbijaj na social media. Witam w kolejnym odcinku mnie na kanale. Tym razem oczywiście otrzymujecie obiecaną mapę, która została wydana dzięki Wam, ponieważ byliście 7,5 koła subów, co jest naprawdę mega liczbą. Miejmy nadzieję, że będziemy się dalej tak zajebiście rozwijać i w takim zajebistym tempie, które osiągnęliśmy dzięki Wam. Jak na razie lecimy na najwyższych obrotach i miejmy nadzieję, że niedługo zostanie wydana średnia wieś V8, która zostanie wydana na 8 koła subów razem z modpakiem, gdzie będą niewydane mody. Na 8,5 tysiąca subów dostaniecie kolejną mapę. Na 9000 subów zrobimy konkurs na jakąś klawiaturkę, na jakąś myszkę albo jakieś słuchawki, coś wartościowego. No i oczywiście wbijajcie na fanpage, bo chcę to bardziej rozwinąć, żeby tam było więcej lajków i w ogóle. No i klikajcie w ten czerwony przycisk subskrybuj, aby dążyć dalej. To zaczynajmy. Herosową minimap V2 jest to mapa cechująca się naprawdę zajebistym lubelskim klimatem. Oczywiście są tam małe pola, ale też zostały dodane średnie w wersji V2. Mapa posiada dwie gospodarki. Jedna jest nastawiona na hodowlę kur oraz krów, a na drugiej możemy sobie hodować świnie. Został dodany w wersji V2 sklep maszyn. Zostało poprawione kupowanie zwierząt. Teraz na podejście możemy sobie oczywiście kupować je w sklepie. Została dodana nowa część mapy, gdzie zostało zrobione chyba około 15 pól, dlatego cała mapa posiada ich teraz mniej więcej około 45. Na mapie znajdują się liczne stawy, las, w którym można wycinać drzewa, słupy energetyczne, zalane drogi polne, zalane tereny wokół lasu, liczne łąki, przepiękny teren, maliny, kmiel, liczne sady, czy nawet winogron. Oczywiście zarośnięte tereny, możliwość sprzedaży jajek u sąsiada, paru sąsiadów, skup, gdzie możemy wszystko sprzedać, ciekawe zakończenia terenu, a nawet można powiedzieć, że mapy. Jest to już ostateczna wersja mapy, nie będzie kolejnej wersji. Można oczywiście sprzedawać drzewo, są wszystkie tigery, ale o tym powiemy później. Rowy, ciężkie dojazdy do pól, bajorka. Teraz tak, co zostało naprawione w wersji V2. Została dodana kolizja w silosie na kiszonkę. Została naprawiona tylnia plandeka. Zostały przeniesione świnie na drugie gospodarstwo, żeby można było je karmić ładnie. Dodano drugie gospodarstwo, większe. Zostały poprawione drzwi w stodole, gdzie możemy teraz na spokojnie przejeżdżać. A mimo tego wszystkiego został dodany jeszcze jeden przejazd na drugą część gospodarstwa. No i to chyba tyle. Zaraz zobaczycie odnośnie wszystkich tigerów. No a resztę i tak się dowiecie podczas gry. Come on, baby, you got me now. Tell me what you want, baby, I don't care, 'cause we can't go anywhere.
A więc tak, przechodząc tutaj, możemy oczywiście kupić sobie dowolne maszyny. Te maszyny po zakupie będą się respiły właśnie w tym miejscu. Podchodząc tutaj, możemy oczywiście zakupić świnie. O tako. Podchodząc pod ten drugi, możemy oczywiście zakupić krowy. O. A gdy wejdziemy pomiędzy nie, możemy oczywiście sobie kupić albo i sprzedać wszystkie zwierzęta, które nam są potrzebne lub które nie są nam potrzebne. Dokładnie tak. Oczywiście wrota są otwierane na przycisk. Tak jak teraz widzicie, chcemy zatankować nasz samochód, pojazd, traktor, co tam chcecie. Oczywiście podchodzimy pod te beczki. Gdy mamy ochotę wywieźć sobie zboże, oczywiście sypiemy je z Super Silo Tiger. Mamy tutaj oczywiście na gospodarce sprzedaż belek, podjeżdżamy tutaj przyczepą i rozładowujemy. W stodole mamy napełnianie siewnika, opryskiwacza, nawozu, kompletnie wszystkiego. Oczywiście wywalamy zboże do binów, tu jest taka specjalna, takie coś, że możecie sobie tam wywalać. Mamy też studnię, gdzie możemy nabierać wodę dla zwierząt. Obornik odnośnie świń znajduje się na tym takim małym placyku. Gnojówka jest oczywiście przy oborze. A po wejściu do obory możemy karmić świnie, ścielić im czy dawać wodę. Oczywiście mamy też i drewno na gospodarstwie, gdzie możemy sprzedać na przykład, no nie wiem, ucięte drzewo z lasu albo wióry. Kto grał na wersji V1 tej mapy, oczywiście wie, że tutaj karmimy, ścielimy i wszystko jest związane z krowami w tym miejscu. Oczywiście tankowanie, a tam troszeczkę dalej jest oczywiście napełnianie wody. Zbieranie jajek, oczywiście na belkach. A po prawej stronie mamy obornik. W środku w oborze mamy gnojówkę, a w stodole napełnianie siewnika. Tutaj możemy napełnić opryskiwacz oraz rozsiewacz. Oczywiście sprzedaż belek, miejsce na kiszonkę oraz sprzedaż drewna już za gospodarstwem, także wiór. Jajka sprzedajemy u sąsiada, oczywiście w tym domku. A tutaj mamy skup, gdzie możemy sobie oczywiście wszystko sprzedać. Keep on playing the game, you got me shaking somehow. Come on, I got right the plan.
No i oczywiście zakaz zmiany linku, zakaz edycji, zakaz wynoszenia na te badziewne fora, zakaz wyciągania modeli, bo są prywatne co niektóre. No i miejmy nadzieję, że żadne patologiczne dziecko nie zedytuje tej mapy i nie wyda na swoim linku. Jeżeli zobaczycie jakieś błędy na mapie, oczywiście piszcie w komentarzach, no i niedługo kolejna mapa. I'm looking like